Ciemka wszystkim z tej strony Kitek razem z Muffinką. Hejka, Muffinka. Wreszcie Minecraft. Tak, to ja. O matko, co się dzieje? No latałaś, tak się lata. Nie pamiętasz, ty masz skrzydełka. Masz skrzydełka, dokładnie. Po raz kolejny jesteśmy w Minecrafcie. Dawno nas nie było z powodu bardzo dużej ilości pracy. Z tego, że założyłem też kolejny nowy kanał, ale z Robloxem, bo dużo osób chciało. Ale już wracamy do naszego Minecrafcika, tak więc jesteśmy na naszym serwerze i na początku trzeba się rozejrzeć, bo powiem ci, prawdopodobnie coś tutaj się zmieniło. Poczekaj. Co się stało? Ja miałam swój dom, czym my jesteśmy w tym? Ja miałam swój. Jaki swój tamten? No nie wiem, ja miałam jakiś... No to chodź, idziemy właśnie na początku, zobaczymy, co tu się w ogóle stało. Ja mam pamięć o tej rybki, ale jednak wydaje mi się, że był jakiś dla mnie. Tego tu nie było, widzisz? Zobacz, jakiś rynek nam postawił. Ty, gdzie jest kolejka Andrzejka? Tak, to jest. Gdzie jest kolejka Andrzejka? Kitek, co to jest? Dźwig? To jest dźwig? Wiesz co, chodźmy na razie stąd, dobra? Wydaje mi się, że to jest kolejka, w sensie tym można szybko jechać. My nie możemy robić takich przerw w Minecrafcie, bo my się tu nie odnę... Tam ktoś jest na dachu, czy mi się wydaje? Kurde, co tu się dzieje? O matko, ty ktoś to dokończył? I oni dokończyli to? Ja cię kręcę, jakie wejście! Różowe schody! O matko, i ładnie! Ania, Mufina. Kicia, mam kotka! To jest mój kotek. Subskrybuj X-Kitka. Co? No. Mufinę, nie X-Kitka. Ej, nie mów tak, nawet tak nie mów. X-Kitka. No dobra, co my tu mamy? Tak wygląda twój domek. Czyli widzisz, piękny, elegancki, pustowny. Zobacz tutaj masz taki balkonik. I powiem ci, że ładny balkon masz. No ładny. Jaki widok. No. Ja tu mogę faktycznie zamieszkać. No, serio? No, to jest poczekaj, Kitek, bo ja tam widziałam, że jest inne piętro, a ja tu nie widzę schodów. Widzisz, może gdzieś tu schody? Wiesz co, wydaje mi się, że nie ma chyba. Może to jest tylko takie fake piętro, rozumiesz? Fake piętro, myślisz, że tak? No, żeby nie, taki, ej, wiesz. Nie, poczekaj. Hop. Próbuję, wiesz, chodzić. Nie, tu jest piętro. No to jak ale tam to, mam wejść? No bo nie wiem. Chodź. Spadłam. Wiesz jak? Patrz, masz. Perełkę ci dam. Perełkę ci rzuciłem. Perełka. Czekaj. Tutaj. O matko, co tu? I musisz rzucić tutaj. O, co się stało? No chodź tu, ale zjedz sobie potem coś do jedzenia, tylko nie te owoce. Masz, zjedz sobie złote jabłko. Okej. I tak wygląda tutaj. A czemu złote? No bo ono szybciej regeneruje HP. Tak więc tutaj masz takie dodatkowe swoje piętro. Ej, tutaj na pewno miała, wiesz, pracownię malarską. Chodź, idziemy stąd. Strony. Chodź, bo jest jeszcze dużo do zwiedzenia. Nie wiem, co tu się dzieje. Zawsze coś się tutaj musi zmienić. Ładnie, mi się strasznie podoba. Dziękuję chodź, wam. Chodź, ja nie mogę... Wiesz, ja słyszałem taki mit, że można podobno nożyczkami ogolić bałwana. Rozumiesz to? Musimy to wytestować. Jakiego bałwana? No bałwanka. Czemu ten kot? Bo to jest mój kot. Siadaj tutaj, subskrybuj X-Hitek. No, no, idziemy. Się dziwisz, czemu za to. Ale widzisz, cały czas łazi za mną. Dobra, wiesz co, musimy wytestować to coś. Tylko, że problem jest taki, że wydaje mi się, ale że... Ale co? No, tu nie widzisz tego wielkiego? Co? Chodzi o tego dźwig? No, to nie jest dźwig. Myślę, że jest taki dźwig. Czekaj, wiesz, weźmiemy sobie trochę drewna, Kitek, ponieważ... Czemu ja jakieś dziwne bąbelki wydaje? Bo zjadłeś jabłko i teraz masz takiego boosta. Chodź, teraz musisz płynąć do góry tą wodą. Matko, nie, błagam. Tylko tak, żebyś się nie utopiła. Możesz tak pół na pół płynąć. Możesz trochę tak minimalnie wystanąć. Ale zaczniesz się topić zaraz, jak nie będziesz tak płynąć. Możesz tak minimalnie. No już, patrz, udało się. Jesteś ja dobra. Cię kręcę, ale jestem dobra. Ale do czego to jest winda? Ania? No. Wydaje mi się, że ktoś tutaj... Był domek. Tu był domek. W tym miejscu był domek. Tam coś się jeszcze zbudowało. Matko. Tak by się zmieściłam. Aby ja nie chcieli Boże. Okay. O mój... O matko, co? Chyba Kitek, wiesz co? Ja chyba mam lęk wysokości. Ale, dobrze. Ale teraz zrobimy coś specjalnego, zobacz. O matko, Kitek, ja stąd nie zejdę. Siadaj. Nie zapomnij. Siadaj. To nie jest żadna kolejka rollercoaster. Siadaj, powiedziałem, siadaj. Nie. Prawym. Czemu? Nie patrz w dół, Ania, nie patrz w dół. No lepiej nie patrz w dół i przede wszystkim nie wysiadaj. Do czego tu jest kolejka? A już tam nie ma nic? I tak na pewno wow, patrzysz, to jest właśnie nasza Atlantyda, którą widzisz, to możesz sobie zobaczyć no, Atlantydę. Dobra, nie, wolę nie patrzeć, wolę... Co to jest? Tu chyba nic nie było. Wiesz co, to chyba nie było dokończone, tak mi się zdaje. Wiesz, mogła być taka sytuacja, że po prostu ktoś tego nie dokończył. Umarłam na zawał. Nieważne, nie było tematu. Wracamy, czyli jednak nie ma co tu zwiedzać, tak jak widzieliście, ja próbowałem. Ty, co tam to jest? Było? Ej, ty, tam coś jest. No widzisz to? Mówię, widzę. Ale nie, tam wysoko. Jakaś platforma. Może tam jest jakiś specjalny event przygotowany. Ania, zajęłaś mi łódkę. Ania. Kitek, bo ja jeszcze się nie pozbierałam. Płyń do przodu. Nie, płyń do przodu, Muffinka. Dawaj, no płyniemy. O matko. Tam jest jakiś event chyba specjalny przygotowany dla nas, bo tutaj oni nam przygotowywali kilka eventów, kiedy nas nie było, po to, żebyśmy mieli dużo rzeczy do nagrywania. Przejdziemy jeszcze oczywiście po tej wyspie. A i oczywiście napiszcie, czy chcecie powrót serii muffinkowo-kitkowej. Właśnie. Czy mamy grać w Minecrafta? Co mamy robić? Może jakieś serie specjalne? Bo ja chyba muszę to zjeść, bo... Co, jesteś głodna? Tak, bo chyba wszystko się zwróciło, jak spadaliśmy w dół. Ale o czym ty mówisz? Ej, ty tu się pozmieniało? Tak. Matko, zapomniałam, że to się inaczej skręca. Chodź, zniszczymy to. Nie będą widzieć, co robisz. Jak się z tym wysiadało?
Chodź. Shiftem. A, shiftem. Co czas mylę to z Robloxem? Co to jest? Jakiś... Jakie ładne. Ja nie znam. Do strzelania? Co to jest? Ja bym... Nie pytaj mnie, chodź. To jest ładny mościk. Ale tu się nic nie zmieniło. I tu coś się przeniosło, tego nie było tutaj. Poczekaj. Skrzynka. Poczekaj na mnie. To jest księga własności? Dokument wyspy oraz... Tak. Czemu to w ogóle jakiś ołtarzyk dla tych psów? Co tak dziwnie wygląda? Możesz mi wytłumaczyć, o co w tym chodzi, bo ja niezbyt wiem. Wiesz co? Ja ci pokażę coś dziwniejszego. Chodź ze mną. Jest jeszcze... Jest, tak, aha, jest coś jeszcze dziwniejszego. Tak. No to nie, no ale to nie możemy takich przerw robić, jak to w domu, naszym domu. No, no właśnie, tu się troszeczkę pozmieniało. A bo my ogólnie wprowadziliśmy trochę widzów tutaj na serwer. I jeszcze kilku dojdzie, ponieważ będzie start nowego serwera prawdopodobnie. Jak nowy sezon normalnie. No, nowy sezon zrobimy specjalnie. Nowy rok, nowy sezon. Tak. Składzik posesja. Lecimy tutaj. No tutaj sobie pobudowali. I tutaj, pamiętasz, był domek letniskowy, którego wysadzili w powietrze. Aha, fajnie, super. Ja słyszałem tylko takie, że tutaj właśnie się pokłócili, że podobno ktoś wysadził to TNT, ale no... I tak, czy ja jako nie oglądam całego tego live'a, ale wiesz, że jakiś live'i coś się stało z tym domem. Czy on był podpalony? Tak, oni podpalili nam dom, ale oczywiście go naprawili, bo nie wiem, jak to się stało. Znaczy, nie wiem, oni po prostu strollowali, wzięli zapalniczkę i spalili cały dom, rozumiesz? I się nie dał go uratować? Tak, nie dał się. Stoi? A no bo oni go przywrócili. Tak, edycja cofnij. Aha, okay, bo w Minecraftie też jest odpaluj jego. Dostaliśmy jakieś rzeczy. No to chodź, zobaczymy, co tam jest. Subuj szefa. Subuj szefa, widzisz? Tak to pisze. Ja nie chcę ci nic mówić. A szefową? Przepraszam bardzo. Chodź, pani szefowa. Szefowa, no, chodź. Zobacz, no. Zobacz, ja ci pokażę, co tu wcześniej było. Dziura. Kitek, co? Kitek, przestań. Co ty znowu? Nie. Już proszę, mam dosyć. zeskocz. Już mam dosyć. Zobacz. Boże, kto tu siedzi? No, to są nasze koniki. A ja myślę, że to jest człowiek. Raz po prostu na tym, na naszych live'ie. Stwierdzili, że schowią moje konie. Mato, to jest straszne. Tak. Co wam robią? No nie, to są jakieś lochy, wyjść jest stąd, jakaś kopalnia. Widzisz, ja je znalazłem późno bardzo. O, tu jest jakieś wyjście. Chodź, tu jest wyjście. Taki. Zobacz, tu jest wyjście. Czekajcie, chodź. Gdzie, tu? Tu. Dobra, zostawimy taką dziurę, potem to naprawimy. Może wyjdą same. I chciałem ci powiedzieć, że ja naszej papuszce, która tutaj była, oczywiście zobacz, oni tutaj wszystko niszczyli. Wszystko. Tu były diamenty. Ale ja... gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś, mówika? Mówika, nie w tą stronę, nie w tą stronę. Tutaj, ej, tu, ej, Ania, w drugą, chodź. Szybko. Się gubić. Ja się gubię, czy ty się tak, gubisz? Ty się nie wiesz, gdzie jest ten? Nasza papuszka? Zobacz, tu były diamenty. Nie ma, wszystko zabrali. Złodzieje, rozumiesz? Złodzieje nie, mów mi, to są. Że ona tam leży. Nie, tylko piórko z papuszki zostało przecież. Chodź, idziemy stąd, Mufinka. Dywanik położymy. Czy nasza panda jeszcze żyje? To jest właśnie ważne pytanie. Czy oni... Nie, bo wiesz co, ja ci powiem, że naprawdę oni tutaj bardzo złe rzeczy robią. Ja widzę, bo... Nie, panda i żółw jeszcze żyją. Nie musimy tędy iść. Panda i żółw żyją. Jest jeszcze jedna rzecz, której nie sprawdziliśmy, a która jest mega ważna. Ponieważ nie wiem, czy ktoś nie siedzi w więzieniu. Idziemy zobaczyć nasze więzienie, ponieważ zbudowaliśmy więzienie, ponieważ niektórzy... My mamy więzienie? Czekaj, bo ja coś nie ogarniam. Gdzie ty jesteś? Mam więzienie, czy to nie ogarniam? Gdzieś tu było nasze więzienie, które... Szybko zobacz. Nie, no gdzie ty, nie, no, zadarzysz w jakieś lochy. Proszę, wejdź tutaj na chwilę. Nie, bo coś mi ci pokażę. Nie, wejdź sobie na chwilkę, wejdź sobie. Słabo, bo jest przewidywalne. No wejdź tam. No gdzie? No dobra, to ja wejdę, patrz. Aha. Widzisz? I co się stało? Nie. A co to jest? No, ale jest przewidywalny, nie, no to było żałosne, prawda. No i co jest? Halo, cześć. Widzisz? Magiczne owoce, proszę cię bardzo. Jest sobie magicznego owoca. Jakiego magicznego owoca? No magicznego owoca. Wow, gdzie ty jesteś? Gdzie ja jestem? Coś cię bije. A nie, coś cię bije. Matko, przestańmy się stąd, proszę cię. I coś cię bije. Umarłam. Gdzie ty mnie dałeś? Gdzie ty się tepłaś? Nie wiem, Kitek. Gdzie właśnie Ania... tepnęłeś? Tam co to jest? Rzeczy? Tam są tam moje rzeczy. Proszę cię, weź pomści mnie. Jakiś wieśniak mnie okładał. To właśnie tam. Poczekajcie sekundkę, ja tam zaskoczę. Tam chcę moje rzeczy. Dobra, weźmiemy. Wow, widzisz, palka. Jak miałam konkurentów, nie miałam szans. Elitra nam się wysadziła, Ania. Nie, a miałam różowe rzeczy. Kitek. To, że miałeś różowe rzeczy, to pół biedy. To, że nie mamy teraz elitry, to jest gorsze. Muszą nam znaleźć. Co jest elitra? Czyli to, co latałaś, kochanie. Nie. No tak. Nie zrobiłeś tego. A nie, chyba tu jest. Co one takie silne? Jak dawno nie grałem w Minecrafta i nie potrafię walczyć. Nie padnij z moimi skrzydłami. Ale to ty padłeś ze swoimi skrzydłami? Co? Cicho. Gdzie się no czepiasz? Ty mi kazałeś, zamknąłeś mnie i jeszcze coś takiego. Wszystko. Tepnę się może do ciebie, co? To już jest wystarczająco, żeby zakończyć tą porażkową odcinek. Mufinka art. Creeper właśnie mi wybuchał na plecach. O matko. To się cieszy, że żyjesz z moimi rzeczami. Ojeju. Mam nadzieję, że taki odcinek wam się podobał. Jeśli tak, pamiętajcie o tym, żeby zostawić łapeczkę w górę. Subskrypcję. I dzwoneczek, a my widzimy się już w następnych, regularnych oczywiście odcineczkach. No, mam nadzieję. Na naszym serwerze i w innych naszych różnych challenge'ach w Minecraft. Tak więc na razie wszystkim. Fajnie skrzydła, pa!